Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No ciekawie się dzieje na świecie i w Ameryce. 120 dni prezydentury Bidena i Żydzi się leją z Arabami. Amerykanie się leją na stacjach benzynowych o benzynę, a cała reszta Amerykanów płaci coraz więcej za tą benzynę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz coś, no to doceniam, staram się odpisywać jak tylko mogę. Ten całe ekonomiczne straty, ten cybernetyczny atak komputerowy zamknął 5,5 tysiąca mil rurociągu Colonial Pipeline, 5,5 tysiąca mil, no to jest taki 1,6 kilometra na milę, no to powiedzmy tam by było 5,5, no z 8-9 tysięcy kilometrów, także to dosyć spory jest rurociąg, no ale to pokazuje jak jak łatwe jest do zaatakowania cały ten system energetyczny, no i nie tylko energetyczny, ale cała ta infrastruktura. No Biden mówi, że to musi być zreperowane, no ale on chce wydać parę trylionów dolarów na doradców środowiskowych. On ma w nosie rurociągi, on zamknął rurociąg, który szedł na tym środkowymi Stanami, zachodnimi Stanami. Zamknął to drugiego dnia, kiedy przyszedł do władzy. No ogólnie wszyscy ci środowiskowcy, im pasuje, żeby właśnie coś takiego się stało. Ten Colonial Pipeline, no to przesyła 100 milionów galonów, no to jest 360 milionów litrów dziennie. To są nieprawdopodobne ilości ropy. No tak jak wspomniałem, środowiskowcy nienawidzą tego, no ale ta ropa jest wydobywana właśnie tam z zatoki tej Teksas, te rejony, Zatoki Meksykańskiej. No i to wszystko idzie do portu w Nowym Jorku. I to dostarcza mniej więcej około połowy ropy na wschodnie wybrzeże. Jak się popatrzy, jeżeli tu jest Atlantyk, tu jest Anglia, no to tu jest Nowy Jork, Washington jest tu, Floryda, Kanada jest na górze, od tej strony jest Pacyfik. To jest prywatna firma, kompania, która to robi. Tam pracuje setki tysięcy ludzi, no ale został dziabnięty przez ransomware. Ransomware, no to znaczy software szantażystów. Oni po prostu wchodzą w komputery, wchodzą w systemy, blokują to wszystko, no i później przepraszam, i później każą sobie płacić okup, no i za ten okup, no to odpuszczają, po prostu wypuszczają cały ten software i cały ten system wraca do pracy. No ale to jest szantaż, to jest sprawa kryminalna. Czasami jak coś wykradną, no to wrzucają na internet, żeby kogoś skompromitować. FBI twierdzi, że no ostatnio powiedział, że cały ten, ta ciemna strona internetu, no to i ci kryminalni liści to są gdzieś we wschodniej Europie, tak się wyspecjalizowali. Oczywiście środki masowego oszukaństwa minimalizują cały ten atak, tłumacząc między innymi tak kretyńsko, no i brednie i perfidnie. Mówią, że ta ciemna strona internetu, no to oni tylko, im zależy tylko na pieniądzach, im zależy tylko na dolarach. No i że nigdy nie szantażują ani szkół, ani szpitali. No, dobre w niedobrym, tak? No ale to jest właśnie ta perfidia i wredność tych komunistycznych środków przekazu. Po prostu nie są w stanie powiedzieć, co jest dobre, a co nie jest dobre. No, każdy normalny, no to się denerwuje, a nie się uspokaja takim uspokajaniem w gazetach i w środków. Wszyscy ci złodzieje, no to zrobią wszystko, żeby zniszczyć, no i pokazać, jak system amerykański jest dosyć
otwarty na takie rzeczy. Najprawdopodobniej zapłacili, wygląda na to, że zapłacili. Część mówi, że nie zapłacili, że tylko powyłączali. Tej ropy jest sporo w tych wszelakiego rodzaju zbiornikach i tankach i tak dalej, i tak dalej. W Ameryce, jak się jedzie, to bardzo często widać takie właśnie wielkie, okrągłe zbiorniki. Tam są setki tysięcy, miliony litrów. Biden powiedział, że odpuszcza ograniczenia transportowania benzyny przez ciężarówki, przez cysterny. No i to się zaczęło, no ale to ciężarówki i cysterny zaczęły przewozić ropę po tym, jak Biden, komunista, zamknął rurociąg, gdzie 10 tysięcy ludzi straciło Keystone. Keystone, no to jest wielka firma, która przesyła jednym rurociągiem, proponowała drugi rurociąg, no i zamknęli ich. No. Także środowiskowcy po prostu niszczą. Niszczą Amerykę, niszczą nieustannie. No. Ci Żydzi, Arabi, co się leją po tym, co Trump zrobił, żeby ich doprowadzić do porządku. No Biden, no ja nie wiem, co się w Ameryce stanie. No. Ja nie wiem, czy on wytrzyma połowę swojej kadencji, ja nie wiem, czy on wytrzyma ćwierć swojej kadencji, szczerze powiedzieć. No ale cała ta sytuacja, no to wszyscy ci maniacy środowiskowi, no to oni tego chcą. Oni tego po prostu chcą. Trudno powiedzieć, że oni to spreparowali. Trudno powiedzieć, że oni to przygotowali. No ale Biden zamiast puścić, powiedzmy, siły rządowe, FBI i tak dalej, żeby złapali tych kryminalistów, żeby złapali te wszystkie bandy cybernetyczne, które terroryzują świat, no to on zaczyna mówić, że infrastruktura musi być opanowana przez państwo, że państwo to zrobi lepiej, że to ekonomia energetyczna powinna być lepiej, no i lepsza, no i co on zamierza zrobić? No, wyeliminować ropę, wyeliminować gaz, wyeliminować węgiel. No węgiel przede wszystkim, no i to jeszcze bardziej. To będzie bardziej otwarte na ataki. W Teksasie prawie przez tydzień brakowało im energii w zimę, dlatego że no i wszystkie turbiny wieczne zaczęły zamarzać. Te wszystkie generatory operowane przez gaz nie były w stanie naprodukować tego, co miały robić turbiny wieczne. Ludzie potracili gaz, to zaczęli włączać pieczyki elektryczne. No to wszystko tam się samo napędzało. Te gazociągi i te wszystkie kompresory, które przepychają gaz, no to zaczęły zamarzać albo nie miały prądu. Czy nie miały prądu i wtedy zaczęły zamarzać. Także wszystko taki złośliwy cały ciąg zdarzeń. Wody zaczęło brakować, no bo woda też jest potrzebuje prądu, także środkowy zachód poupadało, bo potrzebują gaz i ropę z Teksasu, także znowu to zabrakło. Przez to właśnie te poleganie na słońcu, na wietrze i na tym, na innych energiach. Likwidują te elektrownie nuklearne, likwidują elektrownie na węgiel. Tylko dlatego, że są te środowiskowe regulacje, tylko dlatego, że po prostu ci maniacy pchają polityków i zmuszają tych polityków. A do tego jednak ten tańszy gaz ekonomicznie eliminuje, a panele słoneczne i wiatr, no to jest subsydiowany. Także każdy Amerykanin, kto płaci rachunek $250-300 na miesiąc za prąd, no to tam jest 5 czy $10 właśnie subsydiowanie tych paneli słonecznych i turbin. Także jeżeli ktoś ma opalać czy generować energię z węgla,
no to nie jest konkurencyjny za megawattogodzinę, no bo to nikt mu nie dopłaca. Administracja Informacji Energetycznej w 2021 roku zrobi, wyłączy najwięcej tych generatorów czy wszystkich tych stacji nuklearnych. Gubernator Andrew Cuomo w Nowym Jorku, on zdecydował, zamknął w zasadzie w zeszłym miesiącu elektrownię atomową Indian Point, który historycznie dostarczał 1/4 energii, 1/4 energii do Nowego Jorku i do tej południowego stanu Nowy Jork. Także to jest nieprawdopodobna była ilość. Teraz 93% będzie polegał na gazie naturalnym. Dlaczego? Dlatego, że Cuomo jako gubernator zlikwidował rurociągi. Te gazociągi pozostawały, ale te wszystkie rurociągi olejowe blokował. Blokował przesyłanie, blokował rozwijanie i tak dalej, i tak dalej. Także, że ludzie się przerzucają mają olej opałowy, no to był dosyć popularny. On jest dużo tańszy niż diesel, niż ropa napędowa. Także, że za kalorie, za tam milion kalorii, czy tam w Ameryce to się używa BTU, czy to jest tak zwany British Thermal Unit, no ale to wszystko jedno, no po zagotowanie litra wody to łatwo obliczyć, ile kosztuje tam gazem, ile kosztuje elektrycznością, ile kosztuje z energii słonecznej czy wiecznej. Ludzie patrzą i kalkulują, liczą ile jest tej energii. No i niestety te subsydiowane wygrywają zawsze, no bo są sztuczne, te ceny nie są prawdziwe. Także rezultatem jest to, że cały region Nowego Jorku, on zaczyna polegać na gazie, a jak zaczyna polegać na gazie, no to tam, jak wspominałem, są kompresory, są te miejsca przesyłowe, no i to wszystko może być zaatakowane przez bandytów, szantażystów internetowych, no i to wszystko zaczyna stawać. W 2020 roku Ministerstwo Obrony Narodowej to powiedziało, Bezpieczeństwa Narodowego, to powiedzieli, że właśnie taki ransom attack, czyli ten szantaż internetowy zablokował jedną kompanię i tam, gdzie się były te kompresory, no tyle tylko, że nie powiedzieli gdzie. Rząd nie powiedział gdzie, no i też nie powiedział, czy kompania zapłaciła ten okup, czy nie zapłaciła. Teraz wszyscy ci hakerzy, wszyscy ci włamywacze, wszyscy ci bandyci z tej czarnej strony internetowej, no to czy nawet niezależni kryminaliści będą atakować. Mówią, że to ruski wywiad czy ich tam grupy to zrobiły, no i że zaczną atakować jeszcze bardziej amerykański system, szczególnie, że tam SolarWinds, no to taki software był, który został zaatakowany, a który jest używany w wielu rządowych instytucjach. No i jest łatwy do zaatakowania. Łącznie Ministerstwo Energii zostało zaatakowane. No i Komisja Regulacji Energetycznych też została zaatakowana. Także to jest taka ironia losu. Dużo kompanii energetycznych w Ameryce używa właśnie tego software'u SolarWinds. No, rząd amerykański mógłby wziąć się za to, tak? Mógłby wziąć się za ściganie, za łapanie, za pokazywanie, kto to ukradł. No ale jednak wygląda na to, że komunistom nie zależy na tym. Oni po prostu chcą, żeby te systemy, które operują ropą czy gazem,
żeby poupadały, żeby to wszystko szło w kierunku tej odnawialnej. Także to następna tragedia dla Ameryki jest wykorzystywana w 100% przez komunistów do ich własnego komunistycznego celu, do tej propagandy, do tego pchania w kierunku nowego systemu. 500 tysięcy różnych baz do ładowania, no to też nie pomaga. To wszystko, część ekspertów to mówi, że tam komputerowo, bezprzewodowo to wszystko będzie otwarte i tam będą mieli dostęp do dosyć daleko do komputerów ludzi, do komputerów urzędów i do komputerów kompanii przesyłających. Wszystkie te elektryczne panele słoneczne w domach, które mają być instalowane, no to też właśnie to otwiera to wszystko. To będzie coraz łatwiej. Rządowe biuro energetyczne właśnie ostrzegały już w marcu, że przez te mądre systemy okazuje się, że one mogą być nie dosyć mądre, mogą być zaatakowane na odległość. No i cybernetyczni kryminaliści mogą w to wejść. Biden wyda 2,5 triliona dolarów na wszystko, tylko nie na to, żeby pilnować przed następnymi atakami bandziorów. Oni chcą zniszczyć wszystko do zera, żeby coś zbudować. No ale jak już się wszystko zniszczy do zera, no to nie wiadomo, co można zbudować. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Masz chęć pisania? Proszę, pisz, dziel się wiadomościami. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, republikanów. No dziękuję, że uważacie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja to jest ważna rzecz. W 2022 głosujcie w wyborach międzyprezydenckich, w 2024 głosujcie w wyborach prezydenckich. No widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje. Benzyna droga, Arabi i Żydzi się leją, Amerykanie w kolejkach do benzyny się leją. Także no nie jest dobrze. Przekaz dla socjalistów. Wybieraliście Bidena. No widzicie, co się dzieje. Benzyna droga, Arabi i Żydzi się leją. Kolejki do stacji benzynowych są długie. Amerykanie się leją. No także widzicie to samo, co konserwatyści. Tyle tylko konserwatyści wiedzieli, dlaczego nie głosowali na Bidena i całą tą komunistyczną klikę. Teraz pytanie jest do was, socjalistów, dlaczego wy głosowaliście na tych komunistów i tą socjalistyczną klikę? Zdrowia dla normalnych.